Właśnie zakończył się panel o ekologii, którego hasło brzmiało jedzenie, napoje oraz rock and roll. Rock and rolla była co prawda mało, ale udało nam się dowiedzieć kilka fajnych ciekawostek. Między innymi usłyszeliśmy prezentację dwóch festiwalów z Danii. Pierwszym festiwalem był festiwal Roskilde, który zaprezentował to, jak nie marnuje jedzenia, które zostaje po festiwalu, i przy pomocy wolontariuszy oraz kucharzy właśnie po tym festiwalu udaje im się dzięki temu nakarmić bezdomnych, powodując tak zwany recykling tego jedzenia. Drugim festiwalem z Danii, o którym było nam dane usłyszeć, był festiwal Nordfest. Na tym festiwalu stosuje się tylko i wyłącznie organiczne jedzenie. Organiczne jedzenie, które regulowane oczywiście jest prawem obowiązującym w Danii. Muszę jednak przyznać, że jest to bardzo ciekawy aspekt. Trzecią prezentacją, którą udało nam się usłyszeć, była prezentacja festiwalu Out West Side, festiwal szwedzki, ale bardzo ciekawy, ponieważ na tym festiwalu kompletnie nie stosuje się jedzenia zawierającego mięso. Całe wyżywienie artystów, jak i uczestników festiwalu polega tylko i wyłącznie na zdrowym, wegetariańskim jedzeniu. Co więcej, zadając pytanie uczestnikom festiwalu w ankiecie, organizatorzy dowiedzieli się, że aż 60% jest właśnie za takim pomysłem. Między innymi dlatego postanowili wprowadzić to rozwiązanie i z tego, co udało nam się usłyszeć, są bardzo zadowoleni. Dosłownie przed chwilą zakończyło się spotkanie SETEP, spotkanie stowarzyszenia, w którym jesteśmy związani od 4 lat.
to między innymi z tego stowarzyszenia, z tego programu udało nam się na nasz przystanek Woodstock ściągnąć takich artystów jak Dabioza Collective czy Kirill Jajkowski. Muzyka z Europy Środkowej, muzyka z Europy Wschodniej. To wszystko polega na tym, abyśmy popularyzowali muzykę z naszego regionu i pomiędzy wymianą między festiwalami udostępniali ją innym uczestnikom festiwali. My w tym roku z naszego ramienia wystawiliśmy dwa zespoły. Pierwszym zespołem jest zespół Szata Kłoś, czyli tegoroczny laureat eliminacji i tegoroczny uczestnik przystanku Woodstock. Drugim zespołem jest zespół Clock Machine, czyli również laureat eliminacji, ale zespół, który w tym roku grał tylko na scenie Kryszny, nie grał na dużej scenie, ponieważ na tej scenie grał rok wcześniej. Mamy nadzieję, że ci artyści przypadną do gustu gremium festiwalowemu zrzeszonemu w tej organizacji Setup i mamy nadzieję, że zainteresujemy ich właśnie płytami czy dźwiękami z przystanku Woodstock, jak i również płytami i dźwiękami z płyt solowych tych artystów. Oczywiście otrzymaliśmy również wiele płyt zawierających muzykę, zawierających wideo zespołów, które chciałyby gdzieś zaistnieć, chciałyby się pokazać szerzej, właśnie z naszego regionu Europy Centralnej i Europy Środkowej. Dowiedzieliśmy się też bardzo ważnej i ciekawej rzeczy, że w 2016 roku będzie szansa, abyśmy my jako terytorium Środkowej Europy, terytorium Europy Wschodniej wystawili 5 artystów do międzynarodowego przeglądu ETEP. Mamy nadzieję, że wśród 5 zespołów, które będą wytypowane do zagrania koncertu tutaj na Eurosonic Norderslag, będzie również zespół z Polski, ponieważ mamy na to duże szanse. Nasza muzyka naprawdę brzmi dobrze, brzmi coraz lepiej i naprawdę z tego, co daje się zaobserwować na różnych wyjazdach, na różnych showcase'ach i na różnych koncertach, jesteśmy w stanie powoli konkurować z Europą. I'm happy to see your face. Set it before.